Witam Was bardzo serdecznie 12 lipca. Dzisiaj mamy Ewangelię niełatwą. Jezus gromi oporne miasta. Taki tytuł nosi ona w lekcjonarzu mszalnym. Jest to fragment zaczerpnięty z Mateusza 11 od 20 do 24. Pomódlmy się tym fragmentem. Chcielibyśmy przyjąć go do swojego życia. W opisie filmu znajdziecie również tekst, by razem wspólnie ze mną przeczytać. Rozpocznijmy zatem znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeczytajmy wspólnie. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie Korozain, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty w Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Jezu, który czynisz wyrzutę miastom, miastom, które odrzuciły Twoje znaki, cuda, nie przyjęły Mesjasza. Bądź uwielbiony, Panie, właśnie w tych wyrzutach. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, który wykazujesz prawdę tam, gdzie ludzie tkwią w nieprawdzie. Bądź uwielbiony, Panie. W tych słowach, które mają być jak strzała, która dotknie serca, by się nawróciły, biada. Bądź uwielbiony, Panie. W tym, Panie, że Ty pokazujesz ten kontrast pomiędzy jednym miastem a innym miastem, które pewnie by się nawróciło. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w każdym biada, które my odczytujemy jako Twój taki strzał w nasze serce, byśmy się ogarnęli w naszym życiu. Byśmy nie zmarnowali łask, które Ty nam dajesz jako wielki Bóg. Bądź uwielbiony, Panie. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, ja tak szukałem też komentarza i jak to jest najprostszy sposób też tłumaczenia Biblii przez skrutację, czyli szukanie innego fragmentu, który by wyjaśnił nam ten fragment. Nie jest to prosta Ewangelia. I znalazłem tam, gdzie jest mowa też o krzewie winnym, taki werset, który trochę nam rozjaśni tę dzisiejszą Ewangelię. Jest to Jana 15:24. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i ojca mego. Te miasta, o których Jezus dzisiaj wspomina, zresztą jest napisane we wstępie dzisiejszej perykopy, doświadczyły najwięcej cudów, pewnie więcej cudów niż inne miasta, które były świadkami nauczania, działania Jezusa. I one mimo to nie nawróciły się. Jezus nie tyle chce jakby oskarżyć te miasta, żeby się poczuły tylko gorsze, tylko Jezus chce przez to też dać do zrozumienia tym miastom, że zmarnowaliście łaskę. Nie rozpoznaliście czasu swojego nawiedzenia. Jesteście biedni. Stąd ta biada. Jesteście biedni. Spójrzcie, w jakim stanie ducha jesteście. Otrząśnijcie się. Zacznijcie patrzeć w sposób naprawdę trzeźwy. Ja dzisiaj tak odczytuję tę Ewangelię. I teraz, jeżeli byśmy mieli spojrzeć, przełożyć tę Ewangelię na nasze życie. Może jesteś właśnie człowiekiem, który idzie za Panem Bogiem. Ale już tak, za przeproszeniem, otrzaskałeś się z Jego działaniem, że mówisz, a dzień jak co dzień, Pan Bóg działa. I co z tego? Na tej zasadzie Pan Bóg działa, widziałem już takie znaki, może nawet chcę większych. Rozumiecie?
Czyli na zasadzie nie doceniamy tego, co tak naprawdę codziennie mamy. A jednym z najważniejszych cudów, które się dokonuje codziennie każdego dnia, to jest to, że otwierasz swoje oczy, że Bóg daje ci kolejny dzień twojego życia, za który masz dziękować, bo możesz wiele dobrego w tym dniu uczynić. I najpiękniejszym spotkaniem jest to spotkanie z Bogiem na modlitwie, czy też najpiękniejsze w Eucharystii, kiedy właśnie w tym chlebie widzimy Jezusa. I to jest największy cud. I my często tak jesteśmy otrzaskani z tymi sprawami, na zasadzie wpadamy w jakąś rutynę, że nie widzimy tego największego z cudów. Kiedy Bóg przychodzi w kościele na ołtarz w rękach kapłana, nie widzimy tego, że Bóg daje nam nowy dzień, byśmy mogli się nim ucieszyć i być dla drugiego człowieka znakiem. Nie widzimy tego, że na słowo, które czytamy tutaj również, że ono nas ożywia i daje nam pokój. Tylko chcielibyśmy jeszcze coś innego, wiecznie jesteśmy jacyś tacy niezadowoleni. Jezus dzisiaj tobie mówi, mówię to również do siebie, biada. Jesteś biedny, jeżeli właśnie tak myślisz. Jeżeli jesteś właśnie taki, że masz takie klapki na oczach. I Jezus dzisiaj przez biada chce nam zdjąć klapki z oczu i chce nam powiedzieć: człowieku, zacznij trzeźwo myśleć. Zobacz, że tak naprawdę masz wszystko ode mnie. Doceń to, bądź wdzięczny i dobrze rozporządzaj tym wszystkim. Ja dzisiaj w ten sposób odczytuję tę Ewangelię. Nie wiem, jak ty odczytujesz dzisiaj tę Ewangelię. Może to biada dotyczy jakiegoś twojego grzechu, jakiejś sfery, która jest do nawrócenia. Może tak być. Ale ja dzisiaj patrzę na tej zasadzie, że staram się z Panem Bogiem żyć. Słucham Jego głosu. Głoszę Chrystusa. Ale mogę się tak w cudzysłowie otrzaskać z tym, co święte, i nie dostrzegać tych świętości w różnych sytuacjach mojego życia, w mojej codzienności. Mogę nie doświadczać, mogę nie widzieć tego. Stąd modlitwa do Ducha Świętego dzisiaj, by otworzył nam oczy i zdjął te klapki, które nie pozwalają nam dostrzec tego, co święte, co Boże, co niesie życie, te prawdziwe życie. I abyśmy zobaczyli znaki, cuda, które są potwierdzeniem dawania nowego życia przez Boga. Proszę Cię, Duchu Święty, w imieniu Jezusa, o to, abyśmy byli ludźmi trzeźwo myślącymi, patrzącymi przez Twój pryzmat, przez pryzmat wiary, abyśmy widzieli znaki i cuda, które są też narzędziem Twojego działania, by wchodziło w nas nowe życie. Byśmy nie tkwili w tym, co jest stare, może jakieś takie zaśniedziałe, ale abyśmy zobaczyli, jak często jesteśmy biedni, kiedy właśnie nie wzywamy Ciebie, nie wzywamy Twojej mocy, Twojego życia, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy zobaczyli, jaki Ty jesteś wielki, jaki Ty jesteś potężny w naszych codziennych sprawach, zwyczajnych. Dlatego dziękuję Ci, Duchu Święty, za każdy nowy dzień. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za każdy cud, który się wydarza i który jest na wyciągnięcie ręki. Za każde serce przemienione, za każdy uśmiech człowieka, którego spotkam, który rozpromieni się na mój widok, na moje słowo, dobre słowo. Dziękuję Ci, Duchu Święty, też za Eucharystię, za ten cud, który się wydarza codziennie, w każdej sekundzie na świecie. Dziękuję Ci, Panie, też za to, że uzdalniasz nas do przebaczenia, do miłości. I to jest cud, to jest piękno. Chcę to widzieć. Chcę widzieć tego coraz więcej w moim życiu i w moich braci i sióstr. Duchu Święty, niech tak się stanie. Amen. A więc dzisiaj takim słowem, które chciałbym zostawić, to właśnie to biada. Na zasadzie, bracie, siostro, zobacz, jak jesteś biedny, kiedy nie dostrzegasz znaków i cudów i właśnie tych zwyczajnych wylewania się miłości
przebaczenia. To wszystko, co było zawarte w tej modlitwie. Tyle na dziś. Zapraszam Was do komentowania i do spotkania się ze Słowem, które ożywia również na modlitwie osobistej. Z Panem Bogiem.